dobry, witam serdecznie 19 lutego słowem zapisanym z 5 Księgi Mojżeszowej, z 3 rozdziału 24 wiersza. Panie Boże mój, zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i możną rękę swoją. Oraz z listu apostoła Pawła do Kolosan z 1 rozdziału 27 wiersza. Bóg zechciał dać poznać, czym jest bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan. Jest nią Chrystus w nas, nadzieja chwały. Oraz słowa Sorena Kierkegora. Panie Jezu Chryste, bez względu na to, czy jesteśmy daleko, czy blisko Ciebie, czy jesteśmy w zmieszanym tłumie, w poruszeniu tego świata, zagłębieni w ziemskich zgryzotach czy w doczesnych rozkoszach, w zwykłej ludzkiej pysze, czy z dala od tego wszystkiego opuszczeni, niedocenieni, upokorzeni, lecz przez to bliżsi Tobie. Prosimy, przygarnij nas, zbliż się, zbliż nas ku sobie. Bóg objawia się w Jezusie Chrystusie. Daje się poznać, oznajmić narodom, poganom. Bóg objawia się w okazywaniu miłosierdzia i łaski. Przede wszystkim powołuje także do swojej chwały narody pogańskie, daje im uczestnictwo w tej chwale. Dlatego, że Boży plan jest o wiele szerszy niż nam się wydaje. Obejmuje nie tylko naród wybrany, ale także obejmuje pogan. Ewangelia dociera na cały świat. Chrystus objawia się w nas i to dogłębnie widać w słowach apostoła Pawła. Dlatego, że nasze życie świadczy, jest świadectwem o Chrystusie, z którym mamy społeczność i relacje. Dlatego Jezus Chrystus jest gwarantem, jakby rękojmią dla pogan, mogących mieć udział w chwale Boga. Dlatego też apostoł Paweł nazywa się apostołem narodów, który został posłany ze Słowem Bożym, z Chrystusem do pogan, do narodów pogańskich. Apostoł Paweł podkreśla znaczenie spotkania i przyjęcia Jezusa Chrystusa poprzez słowa: Chrystus ma stać się w was, ma być w was. Dlatego też Pan Bóg działa poprzez nas, objawiając swoją chwałę i miłosierdzie. Dlatego też, drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego, przede wszystkim spojrzenia na Chrystusa, który jest w nas i działa w nas. Na przyjrzenie się osobistej relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia, do widzenia, miłego dnia życzę.